Dobry wieczór. Ze studia w Szczecinie, przy ulicy Rodziewiczowej 1-7. Piotr Moskwa, dzień 29 styczeń 2017 rok. Zapraszam serdecznie na film. Kochani moi, przede wszystkim najważniejszy temat to dzisiaj 31 stycznia. Zapowiedziany marsz, protest i rozprawa. Otóż słowo się rzekło, kobyłka u płotu stoi. Będzie wszystko. O godzinie 9 dzień rozpoczyna się to wydarzenie, protest, marsz, wydarzenie publiczne o godzinie 9 pod sądem rejonowym Szczecin, Prawobrzeże. I będzie przebiegało przez bramę portową, plac Kościuszki, plac Przymierzonych, plac Grunwaldzki, plac Rodła i wracamy do punktu wyjścia, czyli plac Żołnierza Polskiego, sąd rejonowy, Szczecin Prawobrzeże. Marsz będzie trwał 2 godziny. Będzie się odbywał pod hasłem stop stalinowskiej psychiatryzacji Polaków. Proszę Państwa, o godzinie 11.30 rozpocznie się 2-godzinny protest pod tym samym hasłem i będzie trwał do godziny 13.30. Następnie pół godziny przerwie udamy się wszyscy na posiedzenie sądu przeciwko mnie, aby wsadzić mnie na badania w cudzysłowie do stalinowskiej psychuszki. Proszę Państwa, zarówno marsz rozpoczynający się o godzinie 9, czy też o 11.30 protest, to obydwa wydarzenia będą miały jeden mianownik. Na te wydarzenia może przyjechać z syrenami, z gwizdkami, z dzwonkami, z piszczykami, z trąbkami stadionowymi, z czym macie, nawet syreny strzeleckie, tak jak ja mam. Syreny automatyczne, dźwiękowe, co chcecie przywieźcie, tak żeby było głośno, bo kiedy ja będę kręcił syreną i będzie była syrena automatyczna, wy również będziecie mieli prawo głosu. To jest Dzień Polski Polaków. Pamiętajcie, ktoś w Polsce się w końcu odważył przeciwko tej stalinizacji podstępnej zaprotestować. Więc łączcie się, wydroczcie się, bo jest okazja. Dziś chcą mnie zrobić krzywdę, zrobili mi, mojej rodzinie krzywdę, mnie, zniszczyli mi firmy, odcięli mi od dochodów, napadli moją rodzinę, chorą żonę, zabrali mi dzieci. Dziś pamiętajcie o tym, że kolejnymi będziecie wy, jeżeli się nie sprzeciwicie, nie zaczniemy głośno mówić, co nas boli i odzyskiwać władzę. Bo w sądach niestety są bandyci togowi i są Polacy, którzy nie mają nic do powiedzenia. My musimy to zmienić. Dlatego wzywam was, kochani, serdecznie na ratunek w tym dniu, na godzinę 9, 11.30 i na 14. Przybywajcie ze sztandarami biało-czerwonymi, orłem w koronie, z czym macie, z banerami, z napisami, z plakatami, precz z sionizmem, precz z plemieniem żmijowym, proszę Państwa, precz z komuną, z komunizmem. Co chcecie wyrazić w tym dniu, macie wszelkie prawo na moim proteście. Bierzcie kamery, aparaty, filmujcie, nagrywajcie i puszczajcie w internet. To samo, kiedy was zapraszam na salę rozpraw, to wiedzcie, że będę się starał o to, by można było filmować. Macie wszelkie prawo udokumentować wszystko. I telewizja, i radio niezależna, alternatywne media, blogerzy, ci co piszą, okazjonalny i stare. Wszystkich was zapraszam. To jest Dzień Polski. Wasz dzień. Walczycie o Polskę wolną od stalinowskiej psychiatryzacji Polaków. Bo to, co się dzieje, to już tragedia. Dziś macie dać poczucie obowiązku i wartości słowiańskiej. Macie pomóc Polakowi. Pomóc sobie. Ale was to samo w kolejności następnej nie spotkało. Bo tylko ja potrafię w Polsce wyznać takie akcje. Wcześniej ze mną się śmiano. Dziś ze mną się wszyscy liczą. Niemniej jednak mówimy to o bandytach. Do Polaków musi to dotrzeć. A mam nadzieję, że to, co robię, już głęboko dotarło. Do waszej świadomości, kochani, że to nie są żarty. Dlatego was jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam. W dniu 31 stycznia do Szczecina
na dzień pod hasłem Stop stalinowskiej psychiatryzacji Polaków. Żegnam was wszystkich serdecznie, pozdrawiam, z Bogiem, bywajcie zdrowi. Piotr Moskwa. Dziękuję.